Ci, którzy najgłośniej mówili, że nie wolno żadnych wątpliwości podnosić, wprowadzili zakaz. Nasz wróg Morawiecki i spółka, ci prounijni chłopcy, którzy na cuglach Davos chodzą, na każdy temat mówili, ale musimy to uzgodnić z Unią. A teraz dali dowód, że nie muszą pytać Unii. Sondaże pokazały, że wieś odwraca się od PiSu. Czyli ten zakaz obecny, moim zdaniem, to jest kłamstwo wyborcze. W taki sposób zachowuje się prostytutka. Do opinii publicznej przeniknęła gigantyczna masa dokumentów za sprawą zresztą przypadkowego dosyć żołnierza. To nie był przypadkowy żołnierz, tylko młody patriota. Teraz się nagle okazuje, że to jest inna wojna niż ta, o której nam mówiono, że ona jest. No dobrze, ale to jest wszystko, że tak powiem, kompletnie nieobecne w tej polskiej dyskusji. I tu postawmy kropkę.